dziś zajmiemy się wymianą uszczelki pod deklem zaworów. W sumie uszczelka jest nowa, ale jak widać, poci się. A więc tak, po zdjęciu zaślepek odkręcamy. Tu są, z tej strony są dwie nakrętki, z tej dwie śrubki, które trzymają nam osłony. I tutaj dodatkowo, żebyśmy mogli zdjąć, musimy odkręcić jeszcze korek wlewu oleju. I na tym oczu ukazują się cewki, które też będziemy odkręcać. Zaczynamy od odkręcenia listwy na cewki zapłonowe. Tu mamy dwie śrubki i tu jeszcze jedną. Dobrze, teraz tutaj do wypinania cewek przyda nam się śrubokręt. Podnosimy do góry i wyciągamy wtyczkę. I tak przez wszystkie sześć. Po wypięciu wszystkich tu wtyczek na cewki możemy listwę wyjąć, żeby nam nie przeszkadzała. I odkładamy na bok. Cewki, kluczyk, dziesiątka i jedziemy. Wszystkie po kolei. I teraz cewki nam ładnie wychodzą. No i odkręcamy śrubki tu naokoło, czyli w sumie 15 śrubek nas czeka do odkręcenia. Teraz po odkręceniu już wszystkich tutaj śrubek wypinamy ściskając odmy. Można to było zrobić wcześniej, bo teraz mi się dekiel rusza. O, wypinamy. No i dekiel ściągamy. No więc tak to wszystko wygląda. Po ściągnięciu dekla uszczelka nie będzie wymieniona, bo uszczelka jest nowa, ale zostanie złożona na silikon, ponieważ po przebiegu jakichś, nie wiem, no około 2000 km, może ciut więcej, może nawet nie dwóch, zaczęła, tak jak pokazywałem wcześniej, w niektórych miejscach pocić się. I przede wszystkim zachowajmy czystość, żeby nam tutaj nic nie wpadło. Nakryjmy sobie ładnie. Też nie jakimś brudnym szmaciskiem czy czymś. A tutaj mamy śrubki od właśnie pokrywy zaworów. Pokrywa zaworów zaraz zostanie umyta. A więc wyczyścimy ładnie, żeby nam tu wszystko się ładnie poskładało. O, tutaj mamy już przygotowany do montażu dekiel umyty i wyschnięty, wytarty. No teraz przenosimy się już do środka. Możemy sobie tu odkryć. Czyścimy tutaj sobie jak najdokładniej. Szmatką później przytrzemy benzynką ekstrakcyjną bądź jakimś tam skutecznym środkiem do otłuszczania powierzchni, prawda? Tutaj tych uszczelek, o, jak widzimy, czyściutko. Uszczelka też jest elastyczna. To tylko przytrzemy i a wycieków nie ma. Tu świece widać wszystkie gniazda.
są suchutkie. Musimy sprawdzić po prostu też, czy jeżeli mamy olej na świecach, no to te uszczelki są no, do wymiany, bo nic z nimi nie zrobimy. Zazwyczaj stare uszczelki mamy dosłownie o twardości plastiku. One przeważnie, jeżeli długo już nie były wymieniane, to jak u mnie kiedyś poprzednio wymieniałem po zakupie auta, dosłownie rozpadły mi się w rękach, wyjęłam je w kilkunastu częściach. Oto już mamy tutaj powierzchnię wymytą, przyszykowana już na ułożenie uszczelki. To już mamy tutaj silikonem na liznięte. Akurat liznąłem po całej długości, bo nie mam zamiaru tego jeszcze raz rozbierać. Uszczelka jest już na miejscu. O, o, tutaj mamy dekiel. No to mamy dekiel tutaj na miejscu. No i będziemy przykręcać śrubkami, które wcześniej sobie umyliśmy. No wszystko jedno, bo one są jednakowe. Tu jedna mi się wykręciła, cała szpilka, o jak widać. No, tego, o tutaj ją wkręcimy z powrotem w to miejsce. O. I tutaj mamy, tam mamy jedną taką szpileczkę do przewodu, tu mamy drugą. O, to też. I pamiętajmy, żeby je najpierw wszystkie powkładać. O, w te tulejki, a później je równo dociągamy. Ogólnie praca prosta i przyjemna, że jeżeli ktoś ma odrobinkę warunków i lubi grzebać, to sobie zrobi sam. No to mamy pokrywę już dokręconą. Pokrywę przykręcajmy krzyżowo, żeby sobie ładnie równo ona doszła. Klucze też, no. W sumie taka dziesiąteczka, krótka i dziesiątka, zwana gęta, bo tutaj, no w sumie tutaj to podejdziemy, ale tu i tu za bardzo nie ma czym, chyba że jakiś krótki kluczyk, no ale tutaj to już musimy mieć coś takiego niedużego. I pamiętajmy, nie przyciągajmy śrub za mocno, ponieważ nam to nic nie da, no. Jedynie możemy urwać, są to, no jak widać było, cienkie, no tak jak tu, cienkie śrubki, no możemy po prostu zerwać i wtedy jest większy kłopot niż to warto, a pokrywa i tak nie dojdzie nam więcej niż, bo tam są te nakrętki i to ograniczają docisk i ona po prostu dochodzi do swojego momentu i czy my dokręcimy to no tak szczuciem, kluczem, no takim jak krótkie kluczyki, jak widać tutaj mam, czy dokręcimy to dosłownie młotkiem, to i będzie, no nic, żadna różnica, po prostu nic nam to więcej nie da. Możemy już sobie tutaj odmew piąć. O, kliknęła, zaskoczyła nam. Jeszcze nie powiedziałem, jak to rozbierałem. Pod każdą śrubką mamy gumową podkładkę, zwróćmy uwagę, w jakim one są stanie. Jeżeli są twarde i dosłownie plastik jest, a chyba że już dosłownie się łamią, to wymieńmy te podkładki. Jeżeli są elastyczne, ładnie gumowe, to nie ma potrzeby, no. Ale jeżeli mówię, są dosłownie twarde jak plastik, wymieńmy je, bo później będzie nam leciało tamtędy. Możemy sobie teraz już cewki, o, kolejno wkładać. O, jeden, dwa. Aha, i pamiętajmy, że po złożeniu wszystkiego nie odpalajmy od razu silnika i nie sprawdzajmy,
czy leci nam od razu, czy rozbierać to jeszcze raz i coś z tym kombinować, bo niech ten silikon się nam ładnie stwardnieje, czy niech postoi, na przykład dzisiaj robimy, niech postoi sobie ładnie do jutra. No dobrze, no to tutaj sobie już składamy powolutku listwę. Listwę zapłonową możemy przykręcić też delikatnie, bo to są maleńkie śrubki, to nie musi być aż tak tam. No i tutaj ten przewodzik masowy. To teraz możemy dokręcić ładnie nam cewki. No i te wszystkie. Tu wpinamy ciach do góry, kostka, o, ciach do góry, kostkę tu wkładamy, o, widać tutaj, i ciach zapinamy, gniazdo wkładamy, ono nam inaczej tutaj nie wejdzie, zakręcamy, w zasadzie można, jest silnik już. Możemy odpalić. To teraz zakładamy osłonki. Kupujemy korek. Wkładamy tutaj. Teraz mamy wszystko ok. Tu już korek możemy założyć, żeby nam się coś tam nie... O! No i tą osłonkę. Pewnie wszyscy wiedzą, że to jest silnik M52, co nie powiedziałem na początku, no ale to chyba rzecz oczywista jest. O. Czynność ogólnie prosta. Chciałem pokazać właśnie kolegom, może niektórzy się boją przed rozebraniem czegokolwiek, ingerencji w silnik. Nie ma takiej potrzeby. Teraz zostało nam użyć zaślepki. O, tutaj wkładamy zaślepki. No i mamy drobiazg. Pozdrawiam kolegów z forum bmwclub.pl. No, pozdrawiam Cichy 525. Dziękuję wam. Cześć.